Witam wszystkich, z tej strony Rubik w Kurwik. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam nowo nabyty sprzęt. Gratka dla wszystkich fanów Dreamcasta. Mianowicie, spróbujemy tu złapać ostrość. GD Emulator. Jest to emulator GD-ROM-u, czyli napędu optycznego Dreamcasta, który ma go zastąpić, pozwalając na wczytywanie gier bezpośrednio z karty pamięci SD. Przesyłka przyszła do mnie dzisiaj, bardzo dobrze zapakowana. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony jakością wykonania. Tego nie widać na zdjęciach na internecie. Nie widać na przykład grubości tej płytki. Jest bardzo, bardzo gruba. Naprawdę sprawia wrażenie bardzo solidnej. Tutaj na spodzie jest przyklejone takie są dystansowa taka. Nie wiem co to jest chyba podkładka jakaś pod pufę czy coś. Chodzi o to, że jak to zastąpi GD-ROM w Dreamcastie, no to jednym końcem będzie w gnieździe, a drugim po prostu ma się opierać na metalowym takim stelażu, który jest tam w środku. Dobra, może zaczniemy od tego, od instalacji. Na początek musimy pozbyć się tego. W tym celu teraz odłączymy kable. Musimy rozkręcić naszego Dreamcasta. Najpierw pozbywamy się. Goddammit. Może zrobimy to z ujęcia z boku, żebym mógł coś Wam pokazać. Dobra, czy tak. Najpierw usuwamy modem, bierzemy zwykły śrubokręt krzyżakowy, tak zwany Philips, i odkręcamy cztery główne śrubki obudowy. Teraz chuja widać, zróbmy trochę wyżej. Ok, jedziemy z koksem. Polecam namagnesowane śrubokręty. Zdecydowanie łatwiej się to wszystko robi. Dobra. Zdejmujemy obudowę. A tutaj akurat mamy taką nietypową baterię, akurat z paluszków. Akumulatorków paluszków. Dobra. Musimy usunąć cały ten napęd. Odkręcamy trzy śrubki, jedną tutaj, drugą tutaj i trzecią tam. Dobra, to weźmiemy trochę na bok na chwilę. GD-ROM wyjmujemy w ten sposób, że łapiemy tutaj jednym palcem. Uważać na to, żeby nie rozpieprzyć tego przycisku, bo jest bardzo wrażliwy. I po prostu przytrzymam jednym palcem tutaj. Wyciągamy do góry. Tutaj jest taki pierdolnik, trzeba nad niego wyciągnąć. I po prostu zdejmujemy napęd. Tak to wygląda. Wstawię tą baterię z powrotem. No tak lipnie trochę wygląda. Dobra. I tu widzimy
gniazdo, do którego będziemy wsadzać naszą płytkę w ten sposób. Ok, jeszcze wypieprzę tą baterię na chwilę. Czyli tak dopasowujemy, tak z boku patrząc, żeby krzywo tego nie wsadzić, i wciskamy. Jak widać, te pod spodem ta wkładka dystansowa ładnie to wszystko trzyma, nic nie lata. Dobra, od razu włożę jakąś kartę pamięci. Wcześniej ją przygotowałem według instrukcji producenta. Od razu ją włożymy. Ok. Ważne, żeby przy wkładaniu karty przytrzymywać tą płytkę, żeby przypadkiem nie obracać nią w ten sposób, żeby nie uszkodzić gniazda. Podejrzewam, że jeżeli ktoś planuje to na dłużej, no to polecam raczej chyba przykleić jakimś klejem takim z pistoletu tą część, albo ten spód, tą wkładkę, żeby w ogóle to się nie ruszało. Dobra, i teraz jak mamy to zamontowane, jeszcze zainstaluję tą baterię z powrotem. Tak, te akumulatorki w zasadzie. Możemy przykryć całość konsoli. Tak to wygląda po nałożeniu górnej części. Palcem, jak widać, mamy dostęp do przycisku. Na upartego można by wymienić karty. Nie wiem, czy to będę robić, zobaczymy. Na pewno wymiana takiej mikro karty SIM w adapterze SD będzie mniej, wymagała mniej siły i praktycznie mniej będzie narażona ta cała płytka na obrót. Dobra, ale zrobimy tak, że ja to na razie zdejmę, bo to na chuj to mnie potrzebne. Dobra, podłączymy kabelki. Kabel zasilający. Kabel audiowizualny. W tym wypadku kabel VGA. I pad oczywiście, żeby można było cokolwiek robić. Więc tak, według instrukcji na karcie nagrałem, stworzyłem foldery od 01 do 40 możliwe są. Ja zrobiłem chyba ich 3 albo 4, nie pamiętam już. 01 zostawiłem pusty, aby nic od razu się nie wgrywało, tylko wgrało się normalnie menu konsoli, także uruchomimy. Jesteśmy w menu konsoli, tak? W tej chwili nie ma żadnej płyty. Na starcie mam pusty pierwszy folder. Nie wiem, czy to widać, tego nie widać. W tym miejscu tutaj znajduje się mała dioda. Ona w przypadku jakichkolwiek problemów będzie się palić lub będzie mrugać cokolwiek. Powinna ogólnie nie świecić, jeżeli wszystko jest w porządku. Wcześniej używałem innego adaptera do karty SD. I wtedy dioda się paliła i nic nie działało, dlatego zmieniłem na tutaj adapter z Kingstona akurat. Nagle wszystko zaczęło działać, także jest zajebiście. Dobra. Czyli tak, w tym momencie jakby w pamięci jest ten pierwszy pusty folder, czyli płyty nie ma. Skliknę play. Nie ma płyty, prawda? Teraz tak, ten przycisk tutaj służy do przejścia do kolejnego obrazu. Aż będzie folder ostatni i po przyciśnięciu tego znowu jakby zapętli się i zaczyna od początku wybierać te obrazy. Naciśniemy raz. O, tutaj nie wiem, czy było widać.
był taki komunikat, jakbyśmy włożyli płytę, tak? Czyli teraz jest w tej chwili ustawiony folder 02 z jakimś tam obrazem. Nie pamiętam już, co to było. Zobaczymy. Aha, czyli tak, w folderze 02 wrzuciłem obraz systemu DreamShell w formacie CDI, czyli dysk Jugglera. Jak widać, bezproblemowo go odczytał, nie ma problemów. Dobra, co zrobimy? Klikniemy przycisk i w tej chwili teoretycznie zmieniła się płyta na 0.4.